Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w 24 odcinku Rollercoastera, w którym to rozpoczniemy sobie zadanie Kraina Lala. No i cóż, tutaj możemy ciekawego znowuż wyczytać. Mieszkańcy Błyskotkowa chcą, żebyśmy im zrobili park rozrywki, a żeby to zadanie też ukończyć na w miarę nas satysfakcjonującym poziomie, musimy też spełnić parę tutaj celów. Oczywiście my, jak zwykle, będziemy próbowali tego potentata zdobyć. No i jak widzicie, głównie musimy po prostu zadowalać VIP-ów. Na każdy z tych jakby poziomów przypada jakiś VIP. Tutaj widzicie, na asystenta jest jeden. Dodatkowo musimy spełnić drugi warunek, czyli nasz park musi mieć wartość 10 tysięcy oczywiście. Póki co wynosi ta wartość 5 tysięcy, troszeczkę więcej niż 5. Na menedżera musimy zadowolić dwóch VIP-ów. A wartość parku musi osiągnąć 40 tysięcy, na potentata natomiast tych VIP-ów również będzie dwóch, a wartość parku musi osiągnąć 70 tysięcy tym razem. No ale dobra, czego oni od nas chcą? Chcą mieć przede wszystkim, a dobra, poczekajmy, nie będę puszczał na razie czasu. Chcą ci VIP-owie mieć kolejki, dwóch chce mieć kolejki, czyli od razu wybuduje dwie kolejeczki o wskaźniku emocji na minimum poziomie 5-0. Następnie jeden chce pokaz miksowania. Tym się zajmiemy troszeczkę później, wiadomo, to tam jest chwila, moment. A na potentata chcą już obszary tematyczne. I myślę, że to będzie wyzwanie dla mnie dosyć duże, bo szczerze mówiąc, pamiętam tutaj tę misję, powiedzmy to zadanie, i miałem z nim sporo problemów. Ale jakoś to tam wyszło, więc taką nadzieję, że i tym razem pójdzie to całkiem, całkiem nieźle. Chociaż pewnie tego w tym odcinku już nie będzie. No ale dobra, przejdźmy do tego, co musimy zrobić, czyli chodzi o te kolejeczki. No i skorzystamy z jakiegoś gotowego projektu. Ja sprawdzę tylko, czy mogę jeszcze ewentualnie pożyczkę jakąś zaciągnąć. A widzicie, nie można. No bo w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie tutaj wszystkie są te, powiedzmy, wskaźniczki. Co ile czego jest tutaj w naszym parku? No mamy te 15 tysięcy, mamy też sporo gości na wejście, więc trzeba ich jakoś zadowolić, zaspokoić. Dodatkowo spójrzmy sobie, jakie mamy atrakcje. Ja tutaj tak może przynudzam od początku, no ale wolę tutaj zawczasu sobie też ogarnąć, co tutaj mam w ogóle do dyspozycji. Zawrotne wysokości, coś takiego mamy. No ale to szału nie robi. Mamy też, mamy parę sklepów. Mamy bankomat, ja jeszcze bym kibelek im postawił, żeby nie było. Na kibelku można zarobić, wiecie dobrze, że można coś tam zawsze sobie zarobić, jakieś groszaki. A i goście będą chyba bardziej szczęśliwi, kiedy będą z takowego mogli skorzystać. No więc dobra, wybuduję ten kibelek, następnie weźmiemy się faktycznie za co? Za... Kurczę, no ścieżki to ja sobie nie chciałem, ale dobra. A następnie weźmiemy się oczywiście za jakiś zgrabny rollercoasterek. To jest to? Tak, to jest to. Otwieramy kibel, tutaj parę grosiwa też wpadnie przy okazji. No ale wiadomo, przede wszystkim chodzi o komfort naszych tutaj klientów. Jakie mamy ciekawe projekty? Wskaźnik emocji, o ile dobrze pamiętam, miał tutaj być dosyć wysoki, tak jest. Wskaźnik emocji powyżej 5.0 od razu, no mówicie dobrze, no warto jednak zadbać od razu o spełnienie tych obydwu warunków. Nie bawić się w jakieś później wyburzanie, bez sensu, to moim zdaniem przynajmniej jest. Co to ciekawego mamy? Mamy coś takiego. O, to jest dosyć tanie, mała bestia. Ja szukam czegoś takiego taniego, no wiecie, nie ma sensu tutaj wydawać za dużo. Kurczę. Dobra. Tutaj ta mała bestia będzie dosyć dobra chyba. Prosta kolejeczka. Nie potrzeba nam jakichś tutaj fanaberii wielkich kombinacji z tym. Dobra, jakieś takie tylko dobre miejsce trzeba znaleźć. Szukam czegoś w miarę blisko też wejścia, żeby nie musieli chodzić, żebyśmy też mieli wszystko skupione gdzieś mniej więcej na jednym obszarze. Przy okazji nie zapłacili jakichś tutaj wielkich sumek za to, że po prostu będzie to na jakimś dziwnym terenie. Kurde, co jest? O, tu możemy, ale no dobra, niech im będzie. Dobra. No dobra, trochę się będziemy bawili z tymi ścieżkami, kurde. No nie był to najlepszy wybór, ale okej, okay, jak już tutaj postawiłem, no to tak też będzie. No w ogóle pokażę cały teren, tak on wygląda. Wydaje mi się, że dosyć spory. Tutaj z miejscem problemów być nie powinno. To jest niewątpliwie plus, kurde, też głupią rzecz robię, no ale niech będzie. Niech będzie. Wiecie, jak jestem bogacz i jak sobie tutaj nie oszczędzam na tych ścieżkach. Wiadomo, zawsze warto sprowadzić najpierw
Najpierw warto sprowadzić tę ścieżkę jakby do parteru, do tego niskiego poziomu, a dopiero później ją ewentualnie w razie potrzeby podnosić. Kurde, teraz też nie najmądrzej to zrobiłem. Dobra, to tutaj sobie tak poradzimy. A może nie? Jednak sobie tak nie poradzimy. To jest na ziemi? Nie, jeszcze nie mamy tego na ziemi. O, to przyciągniemy gdzieś tu. Powiedzmy do tego miejsca. Trochę porozwalamy, no nic się tutaj chyba wielkiego nie stanie przez to. A, chyba klientów nagle przez to też nie stracę. Tak mam nadzieję, no, nie wiem, nie wiem. Dobra. I elegancko, elegancko. To mi się podoba. Tak więc taka będzie wspólna ścieżka dla wyjścia, wejścia. Nic chyba strasznego. Dobra. Tak więc możemy uruchomić. Tylko kurczę, jeszcze chwila, chwila. No, troszeczkę można zwiększyć, ale też za dużo. Za dużo to niezdrowo. Trzy nie. Nie chcę później, żeby one stawały gdzieś tam. Mi się blokowały. To też chyba nie jest dobre. No i dobra. Możemy przyspieszyć, sprawdzimy, czy ktoś tutaj w ogóle będzie chciał wpaść na taką przejażdżkę, czy też nie. Zobaczymy. Łańcuch wciągarki oczywiście na maksa, żeby tutaj jednak była ta moc, żeby się jednak bardziej to podobało. Lepiej te testy wypadały. No i ustalimy sobie przy okazji cenę. Trochę wyżej tutaj. Od za niskiej zacząłem. Kurczę, teraz oczywiście deszcz. Oj, chyba tutaj nam będzie uprzykrzał życie ten właśnie deszczyk. Gdzie trzeba sobie z nim jakoś tam radzić. Ale dobra, póki co wchodzą ci goście. Są tutaj dosyć zadowoleni. Właśnie, informacje mamy? Chyba mamy, tylko gdzie ona jest? Musimy sobie przypomnieć tutaj, czy jest. Nie, nie mamy informacji, kurde. Tyle pieniędzy nam przypadło. Okej. Tak więc, dobra, wypadałoby to w sumie wyprodukować jakoś dzięki badaniom. No dobra, w takim razie przejdziemy do tych badań, ale najpierw ustawimy tutaj oczywiście. Ile za tę kolejeczkę muszą nam płacić panowie i panie, nasi goście po prostu. Kurde, mechanik, bo te... Ojej. O, jak ja tutaj to zaczynam, tak jak zwykle. Mechanika nie mamy oczywiście. No to chyba już się zepsuło, nie. Jeszcze nie, no ale wiecie dobrze, jak to tutaj z tym jest. Dozorca też się jakiś przyda, bo ja jestem leniwy i mi się oczywiście koszy nie będzie chciało stawiać po całym parku. Bo kurde, zazwyczaj to tak jest, że te kosze się porozstawia i w międzyczasie się zdąży wygrać grę, więc no, jakoś tak nigdy mi się za bardzo nie chciało tego robić, chociaż być może faktycznie, gdybym je porozstawiał, to ciut szybciej można byłoby tutaj jakieś rzeczy osiągnąć. Zawrotne kolejki? O kurcze, takie coś, taka popularność. Zawrotne kolejki, co ja mówię? Zawrotne wysokości, za długie kolejki. Dobra, dobra, nieważne. Wiecie, o co chodzi? W każdym razie teraz się tymi badaniami zajmę. Przybył VIP, ale wspaniale. No, za dużo tutaj do odwiedzania to on nie ma. Udogodnienia póki co damy. Trochę większy priorytet damy na to. Ale się kręci ten zegar. Dobra. No, to mamy VIP-a. Dosyć zadowoleni są nasi goście. Jest ich całkiem sporo. No, a my już się zajmiemy kolejnym punktem. O, widzicie, wartość elegancko osiągnęliśmy. Jaka teraz ona jest? 34 tysiące, ale... Szybko poszło, szczerze mówiąc zdziwiony jestem trochę, że jedną atrakcją, o, aż o tyle ta wartość wzrosła, no wiadomo, tylko nie tylko to ma na to wpływ. Szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, jak ten algorytm ich tam wygląda odnośnie tego. No dobra, ale teraz wybudujemy już oczywiście drugą kolejkę. Już dla tego korzenia robertowskiego, jak widzieliście, to jest oczywiście nawiązanie do słynnego nazwiska, do osoby w ogóle słynnego sportowca. Chodziarza, takiego nie wiem, czy znacie. W każdym razie teraz już coś tutaj wybudujemy. No i ja bym skorzystał właśnie z tego, że on tutaj pokazuje, z wirującej dzikiej myszy, z takiego typu kolejki. No wybaczcie, że nie buduję dzisiaj sam kolejek, ale jakoś tak chętka mnie naszła, żeby to w miarę szybko skończyć, żeby przejść szybko do kolejnych celów. No i wybierzmy jakąś taką dogodną. Widzicie, tu wszystko jest tanie. To jest akurat dobra kolejka, bo jest bardzo tania. O! To jest mój projekt taki wymarzony, chyba no po kosztach po prostu tutaj już szedłem na maksa. Chociaż dziwnie trochę on jest zrobiony, będziemy musieli się bawić jakieś doprowadzanie ścieżek, no ale to nic. Tam też się bawiliśmy, więc już bardziej chyba skopać pod tym względem nie można. Dobra. Spieszy się nasz VIP, a my sobie wybudujemy oczywiście ścieżynkę tutaj, doprowadzimy ją elegancko. Trochę, żeby była długa, jednak też się o to postaramy. Kurde, no jak zwykle.
Dobra, jak zwykle jakieś dziwne zejścia muszę robić i no, nieważne. W każdym razie zaraz będzie druga kolejka i mam nadzieję, że też oczywiście ten drugi cel, znaczy ten drugi cel tego menedżera, że też zrobimy dosyć szybko, bo a z asystentem zaraz powinniśmy sobie poradzić, czy ten VIP w ogóle odwiedził naszą kolejkę, mam taką nadzieję przynajmniej. No chyba tak, coś tam było naprzód, taki komunikat on wykrzyczał, więc spoko, więc powinno to być zaliczone zaraz. No, a teraz zajmujemy się właśnie tym VIP-em z kolejnego jakby poziomu z tego menedżera. Dobra, jak ja to doprowadziłem? Kurde, odwrotnie. Odwrotnie oczywiście, dobra, już trudno. Już trudno, pomyłka moja. No i przepraszam. Straciłem tę parę grosiwa, no ale cóż zrobić? Dobra. To jakoś to cwanie zrobimy. O, widzicie. Ja tutaj sobie poradzę pięknie. Będzie naprawdę dobrze to wyglądało. Dobra. Sobie patrzę, co tam się dzieje, czy czasem nie będzie zaliczony zaraz któryś z tych celów. Ale jeszcze jest ten VIP u nas. Zatem czekamy, aż sobie pójdzie, aż nam to zaliczą ładnie. No i dobra. Teraz sobie obadajmy, jak to wszystko funkcjonuje. A, oczywiście cena. Cena to jest ważna sprawa. Tutaj trzeba trochę zwiększyć jednak. Tam również w sumie cenę nie ustawiłem takiej optymalnej, więc też się tym zaraz zajmiemy. Dobra. O, to jest taki, no, w miarę długi, mozolny proces. Sprawdzanie właśnie, na ile zainteresowani są goście atrakcją, ile są w stanie za nią zapłacić tak naprawdę. No, jestem chamski, że tak po prostu ich zdzieram tutaj, no ale co zrobić? Biznes jest biznes. Dobra. VIP opuszcza park, zatem za chwileczkę chyba powinniśmy poznać werdykt, czy jest on zadowolony, czy też nie. Zobaczymy, zobaczymy. A my sobie czekamy. No i tak od razu tutaj przeproszę za to, że odcinków nie było. Od razu. W połowie odcinka mi się przypomniało. No, postaram się wrócić do tej formuły, tak żeby to w miarę regularnie się pojawiało. A nie tak jak ostatnio, że tam poprzedni odcinek był gdzieś tam wrzucony w grudniu. No to faktycznie jest słabe wtedy. Dobra. O, kurde, dużo płacą, dużo. Za dużo pieniędzy mają, widzę. Albo po prostu za dużo wzięli, a w moim parku nic nie ma i stwierdzili, a się przejedziemy chociaż. Nieważne za ile. Nie, może jestem ślepy, ale nie widziałem nikogo, kto by się wracał, cofał. O, teraz, ojej, dobra. 6,50. O, i elegancko udało się ukończyć asystenta. Czekamy na kolejnych VIP-ów. Dobra. Przybył VIP. Wyśmienicie. Pokaz miksowania. Teraz takie coś musimy zrobić. Zatem szybciutko, szybciutko. Gdzie to było? Gdzie to było? Ojej, bo chyba tego jeszcze nie robiliśmy. O, jest pokaz miksowania. I wiecie co? Ja sobie wrzucę gotowe. Ale nie, to nie tak, to nie tak. To nie tak się robiło. O, w takim razie jak? Dobra. Chociaż czy tak nie mogłem? Chyba to mogłem. No, widzicie, tak to można zrobić. To ja mu tutaj dam od razu przy wejściu, co będę się tam gdzieś rozkładał z tyłu. Oj, przy wejściu chyba się nie uda. Ale gdzieś w każdym razie wiecie, tutaj blisko. O, wyśmienicie. No, pięknie. Dobra, chyba VIP-a jeszcze nie ma, czy już jest? Nie, jest, jest Jędrzej. Jest nasz Jędrzej, który chce zobaczyć pokaz miksowania. Zatem jego gdzieś tu skierujemy zaraz. Ja go nawet tutaj gdzieś wrzucę w ten pokaz. Kurde, Jędrzej, nie uciekaj. Ja chciał to włączyć jeszcze raz. Dobra, Jędrzej, chodź, 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 chodź. Pooglądasz sobie, czekaj. Jestem ciekaw, czy to mi uzna jako dokonany ten pokaz? Czy też nie? Czy też muszę go jakoś zaplanować specjalnie? Tego nie wiem, tego nie wiem. Ale wygląda na to, że nam się tutaj zachwyca Jędrek tym pokazem. Ogląda, dobra. Czyli tak można było zrobić. Wydawało mi się, wydawało. Nie byłem pewien, czy po prostu muszę jakąś godzinę ustalić porę, o której to odpalę, czy mogę to zrobić po prostu jakoś po prostu robiąc próbę tak sam dla siebie.
Jednak tak mogłem zrobić, po prostu, że mu to puszczam i tyle. Dobra, nieistotne, w każdym razie tutaj nie byłem tego pewien. No ale rzućmy okiem, co tutaj jeszcze mamy. No dwie kolejki są, więc ten korzeń powinien być zachwycony wprost tym, co tutaj zobaczy, ujrzy w parku. Więc teraz trzeba tylko się postarać, żeby tę minimalną wartość parku osiągnąć i też, żeby zbudować te obszary tematyczne. Tak mi się wydaje, że już akurat ten Jędrzej powinien być zadowolony i ten korzeń również nie będzie narzekał na nasze kolejki. No i dobra. No najwyżej temu Jędrzejowi jeszcze raz puścimy ten pokazik i się znowu będzie cieszył jak dziecko, no ale to najwyżej później zrobimy. Kurde, no tutaj ta kolejka jest strasznie długa, wam powiem. Czy czasem nie lepiej byłoby coś zbudować, żeby troszeczkę, kurczę, rozładować to wszystko? A walnijmy taką tutaj śmieszną karuzelkę. Niech tutaj coś będzie, chociaż nie wiem, czy tutaj bardziej emocjonujących atrakcji jednak nie poszukują niż coś takiego. No, kolejny pokazik. No dobra, te pokazy się będą załączać. Niczemu to nie szkodzi. Tu troszeczkę kolejkę wydłużymy jeszcze, żeby. Dobra, niech sobie stoją chociaż w kolejce. Dobra. Okej, elegancko. Tak sobie może być. No, za bardzo mi nie chcą chyba do tej karuzelki wchodzić. No mówię. Sprawdzimy sobie, jakie są myśli. No właśnie. Szukają czegoś bardziej emocjonującego. Wiadomo, karuzela to nie jest zbyt tutaj szałowa atrakcja. Dobra, o, już są obaj VIP-owie, obaj, obu gości mamy w parku, tutaj gościmy ich. O, zatrzymanie awaryjne, ja sobie spojrzę, o, ludzie są głodni. No, nic dziwnego, jak się 500 chłopa tutaj zrzuci, no to jednak te nasze parę sklepików może nie wystarczyć. Tym bardziej, że faktycznie do żarcia nic nie mamy. Dobra. W takim razie coś tutaj im rzucimy. Do zjedzenia. Dobra. Okej, jedna buda. I tutaj chyba druga buda. Gdzieś tutaj. No dobra, tam nieistotne. Się troszeczkę nachodzą mi, no ale to już trudno. Jedną budę jeszcze im gdzieś tutaj postawię. O kurczę. Jedną budę im gdzieś jeszcze tutaj postawię. No, tradycyjnie wyburzyłem kawałek ścieżki. Ale to nic, dobra. Lubią deszcz, no bardzo tutaj czasem ciekawe są te komunikaty, że nasz VIP lubi deszcz, no jakby mnie to interesowało jakoś. No ale ja teraz tylko czekam, aż oni sobie pójdą łaskawie. Jestem po prostu ciekaw, czy im się tutaj to spodobało, czy nie. Tylko bym tego korzenia jeszcze chciał ogarnąć. Ma tutaj wpisane w jego harmonogram dnia, no żeby jednak odwiedzić wszystkie te kolejki, no bo wiecie, czasem jest tak, że on sobie sam coś tam ubzdura, będzie chodził po całym parku, a nam nie odwiedzi tych atrakcji, które są niezbędne do spełnienia jakby tych celów, tych warunków będących jakby w treści tego zadania. No ale dobra, powoli sobie tutaj to robimy. Co my tutaj jeszcze mamy? No mamy te obszary tematyczne, mamy jeszcze tą wartość parku, tym. Dobra, tym już się będę powoli zajmował. Mechanik myśli o odejściu. Sprawdźmy sobie w ogóle, kogo my tu jeszcze mamy. Czy jeszcze jakiś dozorca został? Dozorca jeden, to jednego jeszcze damy. Dobra, i powinno być nieźle. Ojej, troszeczkę już nam tutaj, że tak się nieładnie wyrażę, zażygali mi park. Gdzie na przykład takie są miejsca? No, pewnie gdzieś tam przy wyjściach z tych roller coasterów, tak się domyślam, czy niekoniecznie? Niekoniecznie właśnie, kurczę, no. Dziwne. Dziwne to jest. O kurde. A mnie zaskoczył ten pokaz. No ale dobra, gdzie jeszcze mamy takie miejsca nieciekawe? Tutaj na przykład. Ale nie ma tego za dużo. Dobra, na razie to jest minus 40, czy też już więcej. 36, więc ktoś się tym zajmuje. Dobra, na razie można to jeszcze odpuścić. Jak będą to większe problemy, no to się już zajmiemy. Też parę śmietniczków, tak profilaktycznie, myślę, nie zaszkodzi, jeśli zauważy, powiedzmy, takie miejsce, gdzie lubią mi tu śmiecić. Dobra. No i tu już widzicie, że jest sporo tych też tematycznych takich elementów scenerii, którymi właśnie zaraz się zajmiemy, a z czego nie są zbyt zadowoleni ci goście. No, czas przejazdu jest dosyć niski. Tym być może warto byłoby się zająć. Jeszcze jednego mechanika damy. Dobra. Tutaj widzę, że dużo rzeczy nam się psuje.
Trudno tam się dostać. No troszkę trudno. Chociaż wydaje mi się, że oni tak się zawsze wpychali, więc w sumie co to za różnica. No ale dobra. Kurde, no spada mi to zadowolenie gości. Śmieci, wymiociny. Dobra, paru jeszcze tutaj tych dozorców wrzucę, bo... No bo nie chcę, żeby mi goście odchodzili, to będzie spory problem, już przestaniemy w ogóle zarabiać. Bo widzę, że nic nam z tych gości nie przybywa, no taki to jest chyba scenariusz, że... No tak to zostało zrobione po prostu. Tak więc teraz tylko coś jeszcze wybuduję z tej scenerii może. Żeby raz sobie spełnić już te cele tak zawczasu. A dwa, żeby też mieć, cóż mieć, mieć tą wartość parku. Dobra. Sceneria. Tutaj to mamy. No i właśnie mu to zrobię jakoś ładnie. Pamiętam, że z tą misją miałem naprawdę gigantyczne problemy, jeśli chodzi właśnie o zrobienie tej scenerii. Więc ja bym zrobił po prostu jakąś taką ścieżkę. Znaczy, bo ja szczerze mówiąc, kiedyś to robiłem tak losowo, że sobie powrzucałem milion jakichś tam drzewek specjalistycznych, milion czegoś tam. No i to sobie było i niby byli zadowoleni ci goście, ale jak tak sobie ostatnio próbowałem, no to już tak pięknie to nie wychodziło. I prawdę mówiąc, no nie udało mi się tego zrobić, a tak więc po prostu zrobię to jakoś w taki bardziej uporządkowany sposób. Wydaje mi się, że wtedy to się powinno udać, więc po prostu damy im tematyczne atrakcje, jakby te elementy scenerii im powrzucamy tutaj gdzieś koło tej ścieżki, którą przed sekundką zrobiłem. I oni po prostu sobie tę alejkę jakby przejdą i myślę, że zauważą, że coś takiego tam było. Dobra. Kurde, ale mi to sianko spada strasznie. Gości już mało dosyć. Więc ja sobie może lepiej wstrzymam. Widzicie, tym też się... No nikt nie interesuje prawie. Czekają goście. No i dobra, tak więc ja tutaj już sobie uporządkuję mniej więcej, co ja mam tutaj w ogóle zrobić, bo to są atrakcje z obszarów tematycznych przygodowy, science fiction, dobra, czyli najpierw przygodowy. Dobra, niech sobie leci w sumie. Wydaje mi się, że faktycznie tutaj straty jakieś są. O, małe. Dobra, niech sobie będzie. Przygodowy, czyli to w ogóle odrzucamy. Safari nie, to też nie. Przygodowy, czyli na razie przygodowy zrobimy. Dobra, czyli takie coś możemy porobić. Ok, czyli tu mamy taką alejkę, widzicie, którą wykorzystamy do tego. Jakieś takie w miarę tanie, ja bym poprosił. Trochę sobie tego nawrzucamy. Wszystkie pola postaramy się tutaj zająć. I wydaje mi się, że powinni być zadowoleni z tegoż obszaru tematycznego, który właśnie robię dla nich. Dobra, jeszcze widzicie, nie wyszli z parku ci goście. Jakiś pałac sułtana, kurczę, ja tam się nie bawiłem raczej w jakieś wielce skomplikowane budowle. Nigdy, no i wychodziło to, a mówię, ostatnio próbowałem. No i nie do końca byli zachwyceni tym. Dobra, powstawiamy im jakieś płotki. Mam nadzieję, że to podziała. W końcu, no, jest to jakiś element, powiedzmy, tej scenerii. No i dobra, jakoś to chyba wygląda. Chociaż mi tam się nie podoba. Karaibska przygoda, widzicie, możemy takie, no nawet widzicie, budyneczki takie budować. No ale szczerze mówiąc, średnio tutaj się na tym znam i średnio, znaczy znam, no znać tutaj się nie trzeba oczywiście, ale średnio jakoś mnie coś takiego zachwyca, wydaje mi się, że w prostszy sposób można to zrobić. No, tak więc trochę tego jest, widzicie, tutaj wszystko, znaki, kosze na śmieci nawet macie tematyczne, jakieś papugi, zwierzęta, animowane, w ogóle to ciekawie wygląda. No ale cóż, ja już bym kończył ten odcinek, drugą część tej misji zobaczycie w kolejnym, zatem już was bardzo serdecznie zapraszam, no strasznie mi ta liczba widzów spada, no ale widzów, gości oczywiście. No ale nic, ja kończę, mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczycie tutaj mój triumf, że uda mi się poradzić z tym zadaniem. Wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze, tak więc teraz już wam bardzo dziękuję i mówię wam cześć.